Jeny, zaczynamy nasz weekend. Pierwszy raz w tym roku, w tym sezonie z naszą przyczepką. Psiuchy z nami jadą. Jedziemy na spacery? Jedziemy, Belusia? Jedziemy na kemping? Jarka, ty będziesz grzecz? Chodź tu, Bella. Bella. Jedziemy? Super. No ej. No, hopsiaj. Brawo. Julia w bagażniku z psami jedzie. Jaka ty piękna jesteś, moja przyczepka. Bella. Dzień dobry. Hej, witajcie. Kolejny weekend przed nami. Tak. Postanowiliśmy wybrać się w miejsce, gdzie kiedyś już byliśmy. Rok temu. Generalnie bardzo nam się tam podobało. Wiemy, że już kemping się otworzył od 15 kwietnia, więc jedziemy zobaczyć. To był jeden z takich pierwszych kempingów, na który jechaliśmy i naprawdę nam się tam podobało. Oczywiście Wam pokażemy. Jak jesteście ciekawi gdzie, to zachęcamy, zostańcie z nami. Zapraszamy. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że w końcu jedziemy z naszą przyczepą. Widać ją z tyłu? Nie widać. I jedziemy z naszymi piesami. Jedziemy z przyczepą, z piesami. I zieloną strzałą. Będzie fajnie. Już się nie mogę doczekać. Już wczoraj wszystko przygotowane było, nie? Tak. Ubrane, przygotowane, zapakowane. Dzisiaj tylko zakupy. I komu w drogę temu trampki? Jedziemy. Strasznie się cieszymy, że jedziemy już z naszą przyczepą. Tak. Tam wczoraj sprzątaliśmy, nie? Tam układaliśmy różne rzeczy i tak. To tak naprawdę pierwszy wyjazd w tym roku z przyczepą. Tak. To jest rozpoczęcie sezonu dla naszej przyczepy. Tak. Myśmy już rozpoczęli. Myśmy już sezon rozpoczęli. Dwoma kamperami. Ona jeszcze nie. Jedzie. Trzyma się. Trzyma się, przyczepiła się, przykleiła się do nas. Ona chciała już jechać po prostu. A widać ją z tyłu. Psów nie widać, bo leżą. Dzieci się zabarykadowały. No dobra, to co? To jedziemy. Do zobaczenia. Powiedz Państwu, gdzie jedziemy? Idziemy do portu po rybki. Jak zawsze. Standardowo. Ela. Słuchajcie, może być kemping nad morzem bez dorsza. Słuchajcie, jesteśmy nad morzem. Jesteśmy z psami. Jesteśmy umęczeni. I za chwilę Wam pokażemy, gdzie jesteśmy i na jakim kempingu. Tak. Słuchajcie, jesteśmy w Łebie. Jesteśmy nad kanałem. Idziemy po rybę. Tata przejął dwa psy. Kuba na rowerze. Siwy dym. Spacer 1,5 km w jedną stronę. Męczę, jakbyśmy przeszli 15 z ciężkimi plecakami. No ale to jest jeden pies w prawo, drugi pies w lewo. Na takie życie muszą się przyzwyczaić. Póki co wszystko pozamykane, ale widać, że miasteczko przygotowuje się do sezonu. Wow, ale super! No. O, a tam są. A tam są statki, którymi można wypłynąć w rejs. Morskie wyprawy wędkarskie. Proszę. Nie podjeżdżaj! Wow!
A tam są dwa stateczki, którymi można właśnie kupić bilet i wypłynąć w taki rejs. Nie wiem, to chyba godzinę trwa. Tak mniej więcej. Można sobie kupić frytki, pizzę, herbatkę, piwko, kawkę. Masz jakiś statek? Tak. Nagraj to. Nagrałam. Chodź. Nie podjeżdżaj blisko wody, synowi. I proszę. Ryby świeże i wężone. Stanowisko. Przeżyj prawdziwą morską przygodę. Rejsy w morze. Proszę. Kasieńka 2. O, kolejne stoiska, na których można świeże rybki kupić. Szmugler. Morskie wyprawy wędkarskie. Ja wam powiem, generalnie można wszystko, tylko trzeba mieć full kasy. To się tak mówi, ale kurde, tak jak my z dwójką dzieci i tak byśmy chcieli z każdej możliwej atrakcji skorzystać, to naprawdę trzeba ze sobą zabierać worek pieniędzy. Zobaczymy w ogóle, jak będzie w tym sezonie, ile to wszystko będzie kosztowało. O, proszę, łódkę księżną łyby. My Betty. A tu jaki malutek. Można, można. Wiele nie trzeba. Można i maluchem. Patrzcie, tu statki wpływają do tego kanału. Wiecie co, wieje, ale tutaj już czuć zapach morza. A ja jestem uzależniona od tego zapachu. Naprawdę, ja nie wyobrażam sobie mieszkać gdzie indziej. To nie jest taki zapach ryb. To jest zapach słonej wody. Ja nie wiem, pewnie wiecie, kojarzycie, ale dla mnie to jest bardzo specyficzny zapach i to mi się kojarzy no z domem rodzinnym, co ja jestem znany morza i ten zapach towarzyszy mi na co dzień. Mieszkałam w Gdyni, z okna widziałam morze. Ciekawe, jak blisko uda mi się podejść. No, nie mam chlebka. Zobaczcie. Cześć. Nie bój się, młoda. Cip, cip, taś, taś, jak się do ciebie mówi, ty? Klik, klik. Przestraszyłaś. Ja tam łabądek po drugiej stronie. A to mój Buba, który przestraszył ptaszka. Hej! Spójrz na mnie, synku. Synku! Nie, to jest... Chodź. Ale nie strasz jej. Ona się bardzo boi. Nie strasz jej. O, i odfrunęło. I łabądek. A, bo tam pani rzuca im chlebek. Turystów już troszkę jest. Naprawdę, kurczę, ludzie się kręcą, spacerują. Może nie turystów, może tu przyjeżdżają ludzie po prostu. To nasz kemping. Dobra.
takim kupalskim. Chodź, Jara. Uwaga. Odwiedziny na kempingu 8.21. Od 20 do 6 rano nie można wyjeżdżać. Psy wyprowadzać na smyczy i posprzątać po swoim psie, ale to chyba dla wszystkich właścicieli piesów zrozumiałe, nie? Tato, tak. Że trzeba sprzątać po swoich piesach. Oczywiście. Zresztą my wychodzimy. Plac zabaw. Super. Piaseczek z plaży. Michał, trzymaj Hiarę. Chodzi. Papeliata ze stolikiem. Tu jest kuchnia, aneks kuchenny. Mikrofalówka, toster, kuchenka. Proszę. Nawet lodóweczki dwie. Tak to wygląda. Tutaj zlewy. Łazienka rodzinna. Jak się przyjeżdża całą rodziną. Z dzieciakami, osoby niepełnosprawne. Toalety. Suszarki. Tu jest wódza. Suszarki, przewija i tu są prysznice, one są też dosyć spore. Słuchajcie, 6 kabin. Tak to wygląda. W tle cały czas gra muzyczka. I są tu panie, które na bieżąco sprzątają. Po prostu mam wrażenie, że gdzieś widzą, gdzie spada kropelka. Bo po chwili naprawdę są i sprzątają. O, proszę. Dla właścicieli psów. Tu jest świetlica, pomieszczenie socjalne. Kemping nie za duży, ale fajny, ma swój urok. Zobaczcie, jaką mają już ładną trawkę, ale panna mówi, że cały czas dosiewają, nawożą i podlewają. Mamy 3 psy. Dwie wariatki i jednego spokojnego. Aha, spokojnie. O, a tu ciocia Justyna się opala. Zaraz wam pokażę. Ona nas wysłała na spacer, a sama się tu odpręża. Pogoda jest piękna, bo Justyna ma sandałki. No i kurde, bo sobota. Dzisiaj nie sprząta. W sobotę trzeba sprzątać. Posprzątać. Wszystkie matki Polki do roboty. Ej, bo słuchajcie, pierwszy wiosenny wyjazd, więc trzeba przygotować się na sezon. No. Tak to tu mamy. Flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.
up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Słuchajcie, jak już wiecie, jesteśmy na kempingu w Łebie. Kemping leśny numer 51 Łeba. I jest też tutaj Angelika, która przyjechała, słuchajcie, taką tę trójkę. Trójka jest całkowicie odrestaurowana. I Angelika podróżuje sama, słuchajcie, po całej Polsce. Była już w kilku miejscach. Teraz namawiamy ją, żeby pojechała zobaczyć Półwysep Helski. I podróżuje taką tę trójką, która była odrestaurowana dosłownie od podstaw. Pokazywała nam zdjęcia. I naprawdę to był sam szkielet doprowadzony, słuchajcie, do takiego stanu. I podziwiam ludzi, tym bardziej kobiety, które podróżują autem, który ma już swoje lata. Fakt, że jest odrestaurowany, ale podróżują same. No, jestem pełen podziwu. Jak? No fajna furka, nie? Mi to przypomina ten Scooby-Doo. To jest oryginalny kamper, który jest odrestaurowany od zera. I ma nawet panel. Solar. Nie chcemy zaglądać Angelice do środka, ale już widać, jak to jest w środku zrobione. And this one, okay. They have, I can hair dryer and everything, coffee machine. Okay, this is one. And so I'm really autark. Słuchajcie, naprawdę jesteśmy pełni podziwu, jak ten samochód jest odrestaurowany. Widzieliśmy już takie starsze auta, widzieliśmy, jak one są odrestaurowane. Ale ten to jest naprawdę, kurczę, powiem wam szczerze, że pierwszy raz chyba widzę aż tak odrestaurowane auto, włącznie z takimi detalami. Który rok jest? Który rok? 89. Rok, słuchajcie. Auto jest 1990 rok. Angelika też. Tychanka jest spanie. Spanie, łóżko się składa na kanapę, na sofę. Ale nie ten. Łóżko można złożyć na sofę i Angelika sama uszyła te zasłonki i tak dalej. Ona teraz jest nowy, no mega. Wszystko, co jest potrzebne, jest tu do życia. To jest taki super samochód Scooby-Doo. Ale to okienko jest w ogóle super. No. Rewelacja. Także to tyle, jeżeli chodzi o tę trójkę. I do później. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, właśnie wyjeżdżamy. Żegnamy Łebę i żegnamy kemping leśny 51. Tak. Było super, fajnie, wesoło. Pogoda nam dopisywała. Pewnie trzeba chodzić w kurtce, dzieciaki w czapkach, ale nie padało i świeciło piękne słońce, nie? Tak. Dopiero teraz po południu, około 14, 15 się tak trochę, nie? Zachmurzyło się i już nie ma słoneczka, więc stwierdziliśmy, że się pakujemy i spadamy do domu. No i zaczynamy przygotowania, bo za 4 dni tak naprawdę ruszamy na majówkę. Tak. Na weekend majowy. Na weekend majowy w ogóle jedziemy w jakieś nieznane nam miejsce, ale... Pierwszy raz pojedziemy w to miejsce. No pierwszy raz. Teraz byliśmy na kempingu leśnym, a już wcześniej mówiliśmy w poprzednich filmach, chyba z zeszłego roku jeszcze, że to jest właśnie jeden z naszych ulubionych, bo tam jest naprawdę fajnie. I tam są fajne sanitariaty, nie? Tak, sanitariaty. No przynajmniej dla mnie, ja uważam, że to są najfajniejsze sanitariaty
Na kempingu, na którym byliśmy. Tak. Ale one są nowe. One są nowe zupełnie, na Aleksie też są fajne, na przykład mi się bardzo podoba, tak? Tak, tam też są fajne, a tutaj są takie dwuletnie chyba, czy trzyletnie. Ale naprawdę jest, kurczę... Nówki sztuki nieśmigane. Tak, i takie naprawdę zrobione z prawdziwego zdarzenia. No i żegnamy Łebę. I szykujemy się na kolejny wyjazd. Więc do zobaczenia na kolejnym wyjeździe. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak, dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądają. Dziękujemy za komentarze. Za subskrypcję oczywiście. Tak, bardzo lubimy komentarze i jeśli macie chęć, to piszcie, a my na pewno odpowiemy. Może nie w ciągu minuty, dwóch, ale na pewno na każdy komentarz odpowiemy. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, pa! Pa!